Polacy, wy wiecie, kim jesteście. Ja wiem, kim jesteście. Brytyjczycy jeszcze nie wiedzą, ale się dowiedzą. Brawo! Wy macie, na przykład dzisiaj jest 2 maj. Wy macie piękny teraz majówka. 1 maj, wczoraj, święto Dzień Pracy. 2 maj, dzisiaj, święto Dzień Flagi Polskiej. Jutro, 3 maj, Dzień Konstytucji 3 maja. Dokładnie. Pierwsza konstytucja wprowadziliście w Europie w 1791 roku. Robiliście kawałek historii wtedy. Pierwsza konstytucja w Europie, druga konstytucja na świecie po Amerykanów. Jutro to jest moje święto. To jest Dzień Strażaka. I ja wiem, co ja będę robić jutro. Natomiast macie okazję wprowadzić Polskę do historii jeszcze raz, do historii londyńskiej. Po 5 maj macie iść do urn i tak jak ja głosować na księcia Jana Żelińskiego, bo naprawdę znam człowieka, ufaj mi, kiedy ja mówię, że to, co Jan mówi, można jemu ufać. Naprawdę ufać, rozliczyć się za jego słowami, będziecie wreszcie doceniani przez wszystkich w tym kraju, nie tylko w Londynie. I naprawdę, jeżeli mogę tak powiedzieć potocznie, normalnie po ludzku, ten człowiek, który idzie na fotel burmistrza w Londynie, naprawdę ma jaja. Naprawdę można jemu ufać. I ja melduję, panie księciu, uroczyście, że mój głos jako rodowity Londyńczyk z Chelsea London idzie na pana.